Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Mam dla pani takie zadanie. Chciałbym, żeby pani podeszła do tamtego okna i tak jak pogodynka opisała nam pogodę panującą na dworzu, w ciekawy sposób, żeby pani nam to zaprezentowała. Troszkę chmur jest, ale deszczu nie powinno być, burzy tym bardziej. Żadnego tornada, trzęsienia ziemi, prawda? Więc możemy czuć się bezpiecznie. A jest pani teraz w stanie sprawdzić, gdzie jest wschód, a gdzie zachód? O to jakby patrzeć, bo wiatru nie czuję, bo tak to jeszcze troszkę po wietrze można byłoby. Z której strony wieje wiatr zawsze w takim razie? Wiatr wieje przeważnie to lepiej może zainwestuję w kompas. O, no. I teraz super. Do tego doszliśmy. Mazury. Gdzie leżą w Polsce? Tak, wschód, zachód, północ, południe. Mazury gdzie są? Tu jest na pewno morze, tu są góry, więc podejrzewam, że Mazury mogą być tu. Okej. Okay. A Portugalia leży nad morzem czy nad oceanem? Nad oceanem leży Portugalia. Też geografem. A jeszcze mam takie pytanie. I mam takie pytanie na przykład do pani. Jakby pani miała zważyć samolot, ale nie miała wagi, to jakby pani to zrobiła? Nie. Ten samolot bym pocięła chyba na kawałeczki. Wzięłabym 6 kilo jakiegoś produktu i wtedy bym porównywała po prostu. I wtedy był samolot w częściach. No właśnie. Ale samolot miał być tylko do zważenia, a no nie tak, prawda, że miał, nie miał być do latania. Jasne. Zgadza się. O, ja tak, bardzo inteligentna odpowiedź ostatnia. O to chodziło. Czekałem właśnie, aż pani to powie. No, dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Ja. Dziewczyny, chcę wam powiedzieć, że przede wszystkim jesteśmy bardzo z was dumne. Panowie, którzy z wami rozmawiali, byli pod ogromnym wrażeniem. W efekcie każda z was ma pracę. Każda? Brawo. W rękach mam mapę i nie pomylcie, są dwa adresy. Jeden adres do waszych apartamentów, a drugi adres już na jutro do miejsca waszej pracy. Na pani ręce złożę tę kopertę. Dobrze. A w pracy musicie się stawić jutro rano. Tak. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Do zobaczenia.